ta miejscówka, na której spaliśmy sprzed 8. Już powoli przygotowujemy. O, zobaczcie. Odzywa cicha i spokojna. Nic wielkiego się nie działo. Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w drugim dniu. Dzisiaj pogoda troszeczkę lepsza, słonecznie. Nockę spędziliśmy już w okolicach Grabownicy. Chcieliśmy opuścić tamtą miejscówkę ze względu na nocne hałasy. Natomiast oczywiście miejscówkę widzę Was, widzowie. Miejscówkę Wam pokażemy i przypniemy na naszą mapkę. Za nami znajduje się wieża widokowa Ptaków Niebieskich. Idziemy ją zaraz zobaczyć. Tam na górze jest niezbyt fajnie i bo schodka nie ma. Nie ma schodków, wieża wymaga delikatnego remontu. Chodźcie zobaczyć, jaki jest widok na górze. Dawajcie. Widać was. No, chodźcie. Jak ktoś umie, to niech na rurce stanie. Aha. O kurczę. A tutaj gdzieś było napisane, że... O matko! Że gdzieś jest tyle zarośli, że nie widać. Ale nie wiem, o której to było. Wow, ale medy. Co, jaki widok? O, no. Ludzie, tam w górę chodźcie. Chodźcie na górę. Chodźcie na górę. Tam na samej górze to za. Uwaga na głowę. Ludzie, tam na samej górze to jest papajan. Tam ten dostrownie tęczał, gdzie jest domek papajan. Nina, ty sama tu weszłaś? Domek babajaki tu jest. Domek babajaki? Dobra. Ale my się nic nie widzimy. Czekaj, zaraz zobaczymy. No tutaj trochę jest zdewastowana już ta wieża. W ogóle syf, nie? No syf, alkohol. Jaki baba jaki się robił jakieś. Wewnątrz wieża wygląda kiepsko, ale... Ale na zewnątrz są piękne widoki. Zobaczcie za oknem. Można podziwiać ptaszki. Pogoda petarda. No. Jesteśmy już na kolejnej czatowni. Aktualnie znajdujemy się na stawem gadzinowym. Ptaki stawów gadzinowych. Jest to chyba trzecia lub czwarta czatownia na naszej drodze. Wcześniej jechaliśmy taką gdzieś zajawkę, jechaliśmy po takiej fajnej kosterce. To była grobla stawów słonecznych. Świetne miejsce na spacerek, zarówno wózkiem, czy jakąś biegówką, czy dla takich małych dzieci, albo początkujących rowerzystów. Nie jestem żadnym małym dzieckiem. No ty nie, no, ale są inne, najmniejsze. No i tutaj można obserwować ptaszki. Jest w ogóle akcja, przyjechała OSP. Płonie łąka, ktoś podpalił. Zobaczymy. O tam. No. A, to zaraz pomogę. No i zaraz ruszamy dalej na kolejną czatownię, którą mamy w planach. No i za chwilę udamy się do
do kampera na obiad. Słuchajcie, Igor dzisiaj przejechał samodzielnie 22 km na rowerku, 20 cali koła, także wielkie gratulacje, piona, elegancko. Nina natomiast przejechała 20 km na holu. Kanapkę zajadła na nim. Tak, jechała, jadła kanapkę, także miała pełen relaks. No i co, polecamy tą miejscówkę, Dolina Baryczy, poleca się. Tam zasnąć mogła. Dotychczasowy rekord Igora wynosił 18. Tak, a teraz 20. Ale 18 zrobił na biegówce, jak miał 3 lata. Tak. Mogę coś powiedzieć? No, słucham. Ja, jak na początku zaczynaliśmy, to pobiłem swoją czasówkę. Tak. Na 16. So. No, jesteśmy już teraz w Miliczu. Przyjechaliśmy do ostoi konika polskiego. Koniki gdzieś biegają tam, w oddali, bo one żyją na wolności. No i to już koniec naszej dzisiejszej wycieczki. Dziękujemy serdecznie, że obejrzeliście i wytrwaliście do końca tego filmu. Jeżeli się podobało, to dajcie łapkę w górę, kliknijcie dzwoneczek, zasubskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia na kolejnym filmie. Dzięki serdecznie, trzymajcie się. Cześć! Pa! Thank you.